Jeśli dziecko straciło przytomność, połóż je na twardym podłożu i sprawdź, czy reaguje i oddycha. Jeśli nie reaguje, lecz oddycha, ułóż dziecko w pozycji bezpiecznej, która zapobiegnie ewentualnemu zachłyśnięciu. Gdy dziecko nie oddycha, udrożnij jego drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy dziecka do tyłu i wykonaj 5 oddechów ratowniczych. W przypadku braku reakcji poszkodowanego przystąp do uciśnięć klatki piersiowej. Wykonaj 2 oddechy ratownicze, następnie 30 uciśnięć klatki piersiowej i ponownie 2 oddechy i 30 uciśnięć. Po pierwszej minucie zadzwoń pod 999 lub 112. Resuscytację kontynuuj do momentu przyjazdu służb medycznych i przejęcia przez nich działań. Jeśli wdech ratownika nie spowoduje uniesienia się klatki piersiowej dziecka, popraw pozycję głowy dziecka przed wykonaniem następnej próby i ponownie wykonaj 5 oddechów ratowniczych. Gdy nadal nie możesz wykonać wdechu, sprawdź, czy w zasięgu wzroku nie ma ciała obcego w ustach. Jeśli widzisz jakiekolwiek, podejmij jednorazową próbę usunięcia poprzez wygarnięcie palcem. Nie usuwaj nic na ślepo ani nie powtarzaj próby wygarnięcia. Może to spowodować wepchnięcie ciała obcego głębiej do krtani i być przyczyną urazu.